to szybko! Stój! Siema, siema. Następny dzień, mam MRF-ę rozebraną. Opuściłem mu tutaj jeszcze ten amortyzator tylny, żeby lepiej pod ciężarem mu się ugiął. O jeden ząbek przestawiłem. Czyli w tą dolną granicę. Teraz widziałem, że ma kłopot z biegami. Wezmę mu też tą dźwignię, trochę podsunę do góry, żeby mógł sobie tutaj buta wrzucić. Żeby mógł sobie tutaj buta wsunąć i żeby łatwo biegi się przerzucały. No to by było to. Siedzisko to już widzieliście, że obniżyłem dosyć sporo. No i mam nadzieję, że przy jutrzejszej jeździe sobie na tyle poradzi, będzie mógł sięgnąć do ziemi, chociaż palcami. No i będzie fajnie, no. Cześć, Kuba! Ustawimy się jeden na drugim końcu drogi, drugi na drugim i przy skręcie jeszcze będziemy go pilnować. Nauczę go, żeby szeroko sobie brał te łuki i będzie kręcił lewa, prawa. No i następny wypad to już na górki. Będzie latał po górkach i po tych chaszczach moich. Dobra, to muszę to rozkręcić. Obniżę mu to. Znaczy nie obniżę, tylko dam do góry. A przy okazji tej roboty pogadam wam o takim projekcie, który kiedyś do mnie jakiś youtuber napisał odnośnie, żeby zrobić filmiki takie minutowe odnośnie tego, jak my się zachowujemy na drogach, jeżdżąc właśnie crossami, quadami, żeby ludzie nas postrzegali lepiej. No ja staram się zawsze patrzeć na to wszystko, co na drodze się znajduje, czyli przechodnie. O, tak będzie lepiej. Tak będzie mu lepiej. Przechodnie, ludzie z pieskami. O, tak powinien sięgnąć. Było tak. Było niżej. Jeszcze zobaczymy. A muszę mu to wszystko ładnie dostosować. 100 lat niepodległości. Pięknie. Zobacz, ja ci motorek tutaj przerobiłem. Powiedzmy, że tak będzie za wysoko. Tak pośrednio. Damy mu trochę wyżej. Najwyżej mu to zmienię. Takiego ma buta. Powinno być dobrze. To nie jest żaden tam apel, żebyście robili inaczej niż robicie, ale no w sumie robi się nagonka coraz większa właśnie na motocyklistów, na crossy, zwłaszcza na crossy. No i nie wiem, no coś trzeba by było z tym zrobić, żeby
No, żeby to zmienić, ten pogląd. Przecież my nie jesteśmy jakąś zwierzyną. Wiadomo, że czasem tam przywalimy. No wiadomo, no ja nie mogę tutaj mówić, bo ja po prostu, no wiadomo, jak widzę rowerzystów, przechodniów, no obojętnie, w ogóle cokolwiek, to zawsze zwalniam. No ale jak już wejdę na to koło, no to no jeżdżę, no w mieście jeżdżę. Zdarza mi się wyprzedzić samochód też. Na niższy. Jest zalekali to... bez siedzenia. No, no to dobra, przymierzaj się. Mama, tak. A stópka? To kto? Czekajcie, poprawię. No, spróbuj. Sięgasz? Prawie jedną. Patrz. Możesz się bujać? No. Tą albo tą, utrzymasz go? Trzymaj kierownicę prosto. Złap tak prosto. No i teraz się pobujaj, zobacz. Sięgasz? To jeszcze przymierzysz z butami, dobra? No. Lepiej? Udało mi się? Udało mi się. No to dobrze. Jak ja się cieszę, że mi się udało. Ten drugi raz to tak. No. Ciekawe, szok. Jak będzie w butach. No ciekawe, jak będzie w butach. Ubieraj. Zobaczymy. No. Chyba się karniesz na chwilę, tak mi się zdaje, wiesz? Ubierz buta i zobaczymy. Żeby przyłożyć. No mam nadzieję, że teraz ten układ będzie dobry, że teraz sięgnie ładnie nogą. A nawet mam tutaj kubowego buta. Tak jak było, to nie mógł, a tak na pewno sobie da radę. Musi. Spoko, już nie będzie musiał bokiem buta tego przerzucać. Lepiej? To teraz jeszcze zobacz, bo ci zmieniłem biegi. Czy wsadzisz buta pod dźwignię? Tak. No, tego weź. Tam się podeprzyj, tam się trzymaj nogą. Tam się trzymaj. Ale schowuj, nie. Trzymaj na podnóżku nogę. Nie, tą. I do góry. Dasz radę? No, dasz radę. Dobrze, dobrze, bo teraz jak nie jest zapalony, to jest słabo. Nie rób. Już wiem, że wsuniesz. Tylko naucz się wsuwać buta pod tą dźwignię. No i to, aby próbować. Ale musi Kuba przyjechać. Oto nara, hejos. O. I o to chodzi. Dobra. I to wszystko. I jeszcze raz spróbuj. Dobrze. A wtedy nie mogłeś wcale, nie? No. Czyli udało się. No. Teraz jeszcze Kuba, usiądź normalnie bliżej baku. Nogi wystaw. No, nogę wystaw, tak żeby się trzymać na motorze. Tu, na ziemi. Na ziemi, no. Drugą wystaw. To teraz odsuń się do tyłu, ja trzymam motor. Jak? No, tyłkiem do tyłu. No, i teraz wystaw nogi i zobacz, jak sięgasz. Wystaw nogi. Ale nie tak. Żebyś trzymał się na podłodze. O, na podłodze. Trzymasz motor? No. Usiądź normalnie. Usiądź, Kuba, normalnie. I co, dobrze? No, tak musisz siedzieć. I zobacz, dwoma nogami sięgasz.
Musisz sobie je trzymać za tymi stópkami. I wtedy ładnie sięgasz. Rozumiesz? Ja ci trzymam motor, postaw na stópki. Postaw. Na stópki. Na, no, na, nie, nie, na podnóżki. Dobra? I drugą nogę normalnie. I teraz połóż, postaw tą nogę za podnóżek. Za podnóżek. Tak. No ściągnij ją. Podnieś do góry i ściągnij. Trzymaj motor. I drugą też. Do tyłu. I co, pasuje? Tak musisz po prostu trzymać nogi. W razie czego jak ruszasz, też tak możesz trzymać nogi. I powoli ruszasz. I poczekaj, ja zasymuluję, że rusza motocykl, nie? On rusza. No to teraz sobie postaw nogę na podnóżek. I drugą. Dobrze. No. I teraz ściągnij. Musisz się, widzisz, takich prostych rzeczy nauczyć. O. Skręć trochę kierownicę, żeby mi łatwiej było cię trzymać. No i jeszcze raz próbuj, trenuj cały czas. No. Ale patrz na mnie, nie na nogi. Nogi do tyłu, z powrotem, tak jak były. No, trzymasz motor i teraz na podnóżki. Na ziemię. Na podnóżki. Na ziemię. I pojedynczo, nie równo, bo motor ci się nie będzie sam trzymał. Na ziemię. I pierw jedną. Jedną się trzymasz nogą. Ziemi, tak? I teraz puszczasz ją. I na podnóżek. Dobrze. I tak się musisz nauczyć. Na dół. I tak, jak będzie stawał motocykl, robisz, tak? A teraz weź jedną, wiesz, jedną trzymasz tutaj na ziemi, nogę, tak jak teraz, tą podnieś do góry. No tylko tak spokojnie, powoli, nie szybko, bo i teraz drugą. No, i tak się jedzie. No i teraz chcesz się zatrzymać, no to nogi na ziemię. I łapiesz i trzymasz motor, ok? Chcesz spróbować kawałek? Nie za szybko? No? No. No. Tylko kask ubierzesz i rękawice. Dobra? Pasuje? Dobra. Pamiętaj teraz, że sam będziesz musiał jakiś przerzucać, wiesz? O, tam. O, samochód. O, jedzie. No to Kuba. Jedynka do góry. Nie, nie, nie. Nogę normalnie na ten. Sam spróbujesz sobie. No spróbuj przerzucić na jedynkę do góry. Ale nie, no tak jak masz nogę, tak jak ci pokazywałem. Tak? Nie tak. Nogę wsuwasz pod buta, pod to i do góry. Jeszcze. Nie możesz? Nie. No to piętą wrób, tak jak robiłeś. Robię. Też nie możesz? Nie. Bo tak. Jest dwójka, delikatnie gazu, na papierku trzymasz, gaz, no, mocniej gazu, więcej, kurwa, więcej gazu i tam, patrz, nie, patrz, tam. Gazu. Jest prosto.
gazu. Sam zrobił. Nie za szybko! Stój! Trochę gazu. Trochę tego gazu. Ale musisz dodać gazu. Pamiętaj, tam gdzie chcesz jechać. Dobra, on mówi. Uuu, sam stoisz. Do widzenia. Wyłącz. Do widzenia. Super! Graty! Piones! Super! Teraz już nie muszę cię trzymać.
To przerwa, koniec. Nara, pozdrów wszystkich, hejozi. Nara, hejos. A hejos? Hejos. Nara.